Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy afrykańskie. Ze mną jest dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Temat tamy, mega tamy i sporu między Egiptem a Etiopią to nie jest kwestia ostatnich tygodni, ale deklaracje i spór trwa od wielu lat. Egipt ostatnio, nie wiem czy to dobre słowo, zdenerwował się, wściekł się po tym, jak Etiopia napełniła wodą zbiornik właśnie przy kontrowersyjnym projekcie. Tama Wielkiego Odrodzenia na Nilu Błękitnym. Jeszcze może wracając w przeszłość, kto jest ojcem tego projektu, tej idei? Oj, to jest dosyć stary projekt, który już się pojawiał gdzieś około połowy XX wieku. Powracał w różnych konfiguracjach. Cesarz etiopski Haile Selassie był jego dużym zwolennikiem, a tak naprawdę ojcem obecnej formy tego projektu jest Meles Zenawi, czyli wieloletni przywódca etiopski wywodzący się z regionu Tigraj, dzisiaj do niedawna skonfliktowanego z władzami centralnymi, ale jeszcze kilka lat temu była to grupa, która dominowała w Etiopii, kontrolowała Etiopię. No ale przede wszystkim był to projekt narodowy, był to projekt, który czerpał co prawda z wzorców sowieckich, bo to jest ta tradycja okiełznywania natury, prawda, zawracanie rzek. Znamy to ze Związku Radzieckiego. Troszkę te takie gigantyczne projekty tego typu wywodzą się z tej tradycji, która niezbyt ma wiele wrażliwości wobec potrzeb środowiskowych, bardziej patrzy na rzeki jako na siłę napędową przemysłu. Co ciekawe, ten projekt był budowany za pieniądze etiopskie. To nie jest, jak możemy sobie mylnie wyobrazić, jakaś kolejna chińska inwestycja infrastrukturalna, jakich wiele było w Afryce. Drogowe, kolejowe, stadiony, lotniska i tak dalej. Tutaj nie. Tutaj jest przedmiotem dumy Etiopczyków to, że ten wielki, niesłychanie skomplikowany, trudny i wrażliwy projekt został zbudowany własnymi środkami. Niemalże na zasadzie podobnej jak odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, która się odbywała. Każdy mógł kupić składkę, jakąś taką cegiełkę, wrzucić do kapelusza i czuć się współuczestnikiem tego narodowego projektu. Podobnie było w Etiopii. To pieniądze zostały w dużym stopniu w taki sposób na to zebrane. Dlaczego Egipt? Dlaczego dla Egiptu jest to zagrożeniem? Tutaj mówią władze egipskie, że egzystencja Egiptu pod znakiem zapytania. No, one to mówią już od wielu lat, jeszcze wcześniej, zanim w ogóle ten projekt powstawał. Egipt ma wpisany do swojej konstytucji rolę czy funkcję strażnika Nilu, czy takiego kraju, który ma historyczne prawa do tego, że do Nilu. No, znamy to z historii, prawda? Egipt jest cywilizacja, która wyłoniła się z Nilu, która od tego Nilu zależy. To Egipt ma tylko wodę słodką pochodzącą z Nilu. Chyba w 98% dostęp do słodkiej wody w Egipcie to są wody z tej rzeki, a większość jej dopływów bierze swój początek za granicą, zwłaszcza w Etiopii. Etiopia jest położona wyżej, w górach, prawda, jest około, rzut okiem na mapę choćby, taką geofizyczną, pokazuje, gdzie jest, czym jest Etiopia i czym są te takie wyżyny gdzieś na wysokości około 2000 metrów. To jest później taki naturalny spadek w dół w stronę Sudanu i do Egiptu, gdzie się to wyrównuje gdzieś tam w kierunku poziomu morza. Więc Egipt z jednej strony historycznie czuje się uprawniony do tego, żeby decydować o wodzie Nilu. Z drugiej strony w ogromnym stopniu od niej zależy, ale ona płynie z zagranicy, więc jest to, no, bardzo wrażliwe.
Egipt w ogóle konsumuje o wiele mniej wody niż ONZ uznaje za minimum, za takie minimum, poniżej którego można mówić o ciężkim niedoborze wody. To się wylicza 1000 metrów sześciennych na rok na mieszkańca. Jeśli się nie mylę, w Egipcie ten poziom wynosi 600 metrów sześciennych, więc to i tak już jest, ta granica została i tak już przekroczona. W tym momencie Egipt boi się, że Etiopczycy będą stali po prostu będą w stanie im po prostu zakręcić kurek. Czy to w toku budowy tej tamy, napełniania, które właśnie się zakończyło, trwało no 4 lata, czy w toku jej użytkowania, bo tam też powstał gigantyczny zbiornik, który teoretycznie mógłby wstrzymać ten bieg wody, która daje Egiptowi życie. Więc jest to z punktu widzenia egipskiego perspektywa katastroficzna, jakaś taka apokaliptyczna, która oczywiście nie musi się spełnić i ja jestem przekonany, że ona się nigdy nie spełni. No tym niemniej samo to wyobrażenie, że ktoś nam może zakręcić kran, z którego i tak kapie już bardzo, bardzo mało, jest no, zrozumiała z ich punktu widzenia. Jest jeszcze partner międzynarodowy, jakim jest Sudan. No to jest państwo, przez które przepływa woda wypływająca z Etiopii. Ten pierwszy nurt Nilu, zwany Nilem Błękitnym, który wypływa właśnie z Etiopii i na którego biegu znajduje się ta tama, o której dzisiaj mówimy. Z niego wypływa około 85% wody, która dociera do Egiptu. Drugi dopływ, Nil Biały, który gdzieś od jeziora Wiktorii przez Ugandę, Sudan Południowy, łączy się później w Chartumie, w stolicy Sudanu, tworząc już ten główny, jeden duży Nil. No, o ile Etiopia będzie korzystać energetycznie czy przemysłowo z tej tamy, to już skutki środowiskowe będą dotyczyły Sudanu przede wszystkim, bo to granica Sudanu znajduje się 30 kilometrów od tej tamy. Cokolwiek by się tam odpukać złego nie stało, to Etiopczykom za bardzo to nie zaszkodzi, ale Sudanowi już bardzo. No nie znamy do końca konsekwencji budowy takiej tamy dla środowiska. To w gruncie rzeczy od 10 lat naukowcy tworzą różnego rodzaju scenariusze czy hipotezy, które dopiero się okażą, czy są prawdziwe. No znamy to troszkę z historii, kiedy Egipt wybudował swoją tamę asłańską w 1971 roku na granicy właściwie Sudanu i Egiptu. Z jednej strony jej budowa spowodowała uspokojenie wody w Nilu, która przestała wylewać, skończyły się powodzie. Z drugiej strony skończyło się to, o czym uczyliśmy się w szkole podstawowej na historii, czyli ten cykliczne nanoszenie mułu, żyznego mułu, który powodował, że można było tam uprawiać różnego rodzaju, prawda, płody rolne. Gigantyczny upadek bioróżnorodności to był skutek tej tamy, która powstała w Egipcie w 70-tych latach. Liczba gatunków zmniejszyła się o kilkadziesiąt procent, została w dużym stopniu przetrzebiona. Można spodziewać się czegoś podobnego teraz właśnie w Sudanie, w konsekwencji budowy tamy w Etiopii. Można też, niektórzy nawet obawiają się, że dojdzie do zakłócenia stabilności sejsmicznej w Sudanie, czyli krótko mówiąc, mogą się pojawić trzęsienia ziemi w związku z tym, że ta gigantyczna masa została zgromadzona w jednym miejscu. Mówimy tutaj o zbiorniku, który może pomieścić 75 milionów metrów sześciennych wody, co może zakłócić tą stabilność sejsmiczną. No ale Sudan jest tym krajem pomiędzy, który z drugiej strony może korzystać na prądzie, który będzie produkowany w tej tamie. No, Etiopia chce sprzedać, już wyliczyła, że będzie produkować nadwyżki. Nie tylko pokryje swoje własne potrzeby energetyczne, a jest to kraj jeden z najbardziej niezelektryfikowanych na świecie, prawie 70% mieszkańców nie ma dostępu do prądu, to zostanie załatwione, kiedy tama będzie już działała w pełnym ruchu, a nadwyżki będą sprzedawane do sąsiadów, na przykład właśnie do Sudanu. Więc Sudan był gdzieś tam zawsze po środku między zrozumieniem dla potrzeb Egiptu i poniekąd dlatego, że jechał trochę na tym samym wózku, jeśli chodzi o konsekwencje budowy tej tamy. Z drugiej strony skłaniał się ku temu blokowi, nazwijmy to afrykańskiemu, państw położonych w górnym biegu Nilu, które czuły się pokrzywdzone dotychczasowym status quo.
takim, że to Egipt miał decydujący głos. Państwa, które same chcą decydować o swoim rozwoju, na przykład budując elektrownie. No i wreszcie ma mieć z tego konkretne korzyści. Więc to trwało przeciąganie liny o tym, kogo poprze Sudan w tym sporze, trwało od samego początku i jeszcze nie jest rozstrzygnięte. W takim razie pytanie, jakie decyzje zapadną przy stole negocjacyjnym, gdzie jesteśmy bliżej, jakiej wersji, jakiej strony? Jesteśmy bliżej porozumienia, dlatego że tak naprawdę ono już w 90 iluś procentach było uzgodnione dawno temu. W 2015 roku to trzy państwa podpisały tak zwaną deklarację pryncypiów, gdzie w gruncie rzeczy wszystko już uzgodniły. Potem włączyła się w mediację administracja Trumpa, która bardzo sprzyjała Egiptowi. W związku z tym Etiopczycy się, krótko mówiąc, wnerwili i trzasnęli drzwiami i powiedzieli, że to w takim razie nie rozmawiamy w ogóle i robimy to sami. W 2020 roku zaczęli napełniać ten zbiornik bez konsultacji, bez porozumienia, bez współpracy z innymi państwami, a chociaż tutaj w tym momencie zaczął się tak naprawdę teatr. Egipt protestował, Egipt groził wysłaniem bombowców, prawda, zbombardowaniem tej tamy przez kilka lat. Podnosiła się taka wrzawa medialna, tutaj argumentacja historyczna, które tak naprawdę były tylko na pokaz, bo to napełnianie tamy przez Etiopczyków odbywało się w taki sposób, że kiedy padał deszcz przez kilka miesięcy w roku, to ta, nazwijmy umownie, dziura się kału, czy wielki taki lej się napełniał naturalnie i nie dało się tego nie napełniać. Więc można było protestować, żeby tego nie robili, ale tak naprawdę nie mogli tego nie robić, bo to działo się w sposób naturalny. Tym niemniej atmosfera nie sprzyjała powrotowi do stołu rozmów. A kiedy w tym roku, tego lata, został dokończony ostatni etap napełniania, no tak naprawdę można było troszkę, że tak powiem, odpuścić jakieś takie robienie min i prężenie muskułów i wrócić po prostu do uzgodnień. No zostały tutaj tak naprawdę dwie kwestie, które są potrzebne do pięcia. Jedna to jest taka sprawa tego, jak będzie odbywało się współpraca między tymi trzema krajami w sytuacjach możliwej przedłużającej się suszy. To jest scenariusz najgorszy dla Egiptu, bo przedłużająca się susza może oznaczać, że Etiopczycy faktycznie zamkną wrota tej tamy po to, żeby swój własny zbiornik przywrócić do pełnych rozmiarów. Co nie jest wykluczone w związku z tym, że mamy zmiany klimatyczne i pory deszczowe nie są tak przewidywalne i tak pewne, jak były do tej pory. Prawda? O ile w Etiopii można było zawsze oczekiwać, że od czerwca do gdzieś tam, prawda, do września te deszcze padają, to no, nie można tego brać za pewnik, że tak będzie zawsze i że nie zdarzy się kilka lat bez deszczu, co może wymusić na Etiopczykach, którzy chcieliby, żeby ta tama dalej działała, jakieś tutaj, prawda, radykalne środki. Z drugiej strony uświadommy sobie w ogóle, czym jest elektrownia wodna i czym jest taka tama. Te turbiny poruszają się wtedy, kiedy woda przepływa. Etiopczycy nie mają żadnego interesu w tym, żeby zamknąć wrota. To nie jest tama irygacyjna. To nie chodzi o to, żeby nawadniać pola, żeby tą wodę nie dopuszczać do głównego koryta i ją gdzieś, prawda, rozprowadzać bokami po kanałach. Nie ma takiej intencji, nie ma takiego powodu, żeby tą wodę przetrzymywać i jej nikomu nie dawać. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby ona płynęła w sposób kontrolowany i napędzała turbinę. Więc nie, jest to bardzo mało prawdopodobny taki scenariusz. Druga to jest kwestia rozwiązywania pewnych, ustalenia mechanizmu rozwiązywania sporów pomiędzy Egiptem, Sudanem i Etiopią, jeśli takie by się w jakichś technicznych sprawach pojawiły. Jakieś ustalenie pewnych stałych mechanizmów, pewnych takich po prostu instrukcji tego, jak należy to robić. To wydaje się, że ogromna większość tych kwestii została już dawno, dawno ustalona. Wszystkie trzy państwa zgodziły się, powołały komisję techniczną, która wspólnie będzie stale tą operację tej tamy nadzorować. Będą się we wszystkim konsultować. Wszystkie strony deklarują, że nie chcą w żadnym stopniu, że zawsze będą uwzględniać interesy pozostałych. Więc wydaje mi się, że powinniśmy być blisko zakończenia tego etapu
prawda, przyjmowania pewnych groźnych póz i dokończenia porozumienia. W sierpniu, kiedy strony wróciły do rozmów, postawiły sobie taki 4-miesięczny termin na to, żeby doprowadzić sprawę do końca, czyli mniej więcej w listopadzie chciałyby szczęśliwie zakończyć tą odyseję dyplomatyczną, która trwa już ponad 10 lat. Czy to im się uda? Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak. Jestem tutaj ostrożnym optymistą. Być może na ostatniej chwili włączą się w to jakiś partnerzy zagraniczni, którzy bardzo by chcieli trochę tego blasku na siebie przyjąć. Tutaj wyrywa się do przodu na przykład Rosja, która ma dobre stosunki zarówno z Egiptem, jak i z Etiopią, albo Zjednoczone Emiraty Arabskie, których atutem jest to, że mają dosyć pokaźne, dosyć pełne kieszenie pieniędzy, którymi mogą jedną czy drugą stronę jakoś przekonywać do swoich argumentów, czy też wspierać po prostu budżetowo czy w inny sposób. No ale ostatecznie to nie od tego zależy, czy Rosja, czy Emiraty, czy ktoś inny, prawda, tutaj ustawi się do zdjęcia, tylko to, czy państwa będą w stanie przełamać tak naprawdę taką historyczną niechęć do siebie. To są bardzo głęboko zakorzenione uprzedzenia, czy takie poczucia, że pewna kontynuacja tysięcy lat gdzieś się kończy, pewna epoka się kończy. Nie ma co ukrywać, wyobrażenie Egiptu o tym, że Nil jest ich własnością, należy do przeszłości. W górnym biegu Nilu powstało od lat 60. wiele nowych niepodległych państw, które mają swoje własne potrzeby rozwojowe i które nie mają żadnego powodu, żeby uważać, że Egipt może decydować o tym, co one tam mogą u siebie z wodą robić. Samo spojrzenie na mapę pokazuje, że to Etiopia jest strażnikiem Nilu, a nie Egipt, bo to z Etiopii ten Nil wypływa, większość jego wód i ona jest władna temu, żeby cokolwiek z tymi wodami robić. Egipt jest na tej najgorszej pozycji, straconej, jest w gruncie rzeczy państwem zależnym od Etiopii, ale uświadomienie sobie tego, przejście do porządku dziennego nad tej tradycji, historii, prawda, państwa, które włada Nilem, do tego, które jest na końcu tego łańcucha pokarmowego, jest dosyć ciężkim takim lądowaniem, na twardym lądowaniem na ziemi, do którego Egipcjanie no, muszą się przygotować. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Doktor Jędrzej Czerep, umiarkowany optymista dla tego tematu, o którym rozmawialiśmy, Tama w Etiopii. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.